Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. My mamy znowu długi weekend w Szwajcarii. Jest teraz 10 maja. Wy zobaczycie to prawdopodobnie z dość sporym opóźnieniem, ponieważ po pierwsze vlog będzie patchworkowy, a po drugie jest kolejka vlogów, a też nie chcę, żeby jedyne materiały, jakie wrzucam, to były vlogi. Także mówię, dzisiaj jest 10 maja. Z tego, co wiem, jest to wniebowstąpienie i u nas, tak jak w wielu krajach, ale nie w Polsce, jest to dzień wolny od pracy. Natomiast my na przykład nie mamy wolnego Bożego Ciała. Mniejsza z tym. Jest 10 maja, czwartek, jest dzień wolny od pracy. Jutro jest taki tak zwany dzień pomostowy, który jest wolny, jest przymusowym urlopem w wielu miejscach pracy. Dzisiaj miała być dość podła pogoda, w związku z tym nie planowaliśmy na dzisiaj nic szczególnego. Powiem Wam, że troszeczkę na mnie kropi, więc może ta podłość niedługo się ziści. Ale teraz wybrałam się do miasta trochę sobie pospacerować przed moim pierwszym posiłkiem, ponieważ to zawsze dobrze robi, a głównym celem mojej wyprawy jest kupienie biletu. Mówiłam Wam, nie wiem czy Wam mówiłam zresztą, ale od jakiegoś czasu jestem posiadaczką GA, to jest taki abonament na komunikację miejską w Szwajcarii, na koleje, autobusy, tramwaje, tego typu sprawy. I jako posiadaczka tego GA mam czasami różne specjalne przywileje. Dostałam na przykład takie coś i dzięki temu mogę kupić osobie, która będzie jechała ze mną, dzienną kartę na komunikację miejską za 30 franków. I chcemy wykorzystać właśnie tę kartę i fakt, że ja jeżdżę de facto za darmo, ponieważ mam swój abonament, i pojechać nią do Genewy, bo w Genewie jeszcze nigdy nie byliśmy. Jedzie się tam od nas około 4 godziny pociągiem i powiem Wam, że tak jak sprawdziłam, to normalnie bilet dla jednej osoby do Genewy i z powrotem kosztuje 150 franków. My zapłacimy 30 zamiast 300 za dwie osoby, więc naprawdę super. Mam tylko nadzieję, że okienka, te kasy będą dzisiaj otwarte, bo tego w sumie nie wiem, bo wszystko jest generalnie pozamykane, ale chyba dworzec normalnie działa. Także to Wam chciałam powiedzieć i oczywiście Genewa będzie też częścią tego vloga. Jutro ma być przepiękna pogoda również w Genewie, a dzisiaj ma być obrzydliwa pogoda w całej Szwajcarii, ale na razie naprawdę nie jest tak źle, więc mam nadzieję, że w jakiejś przerwie pomiędzy blokami deszczu uda nam się wyjść też na jakiś spacer dzisiaj. Chciałabym. A generalnie zaplanowaliśmy dzisiaj dzień zgnilca, taki typowy dzień odpoczynku z jakimś drobnym gotowaniem czy praniem, takimi właśnie zadaniami i spacerami i misją pod tytułem kupić bilet właśnie. I jeszcze coś Wam chciałam powiedzieć, ale mam... chciałam Wam powiedzieć, że jest tak pusto na ulicy, że nawet ja w Szwajcarii, gdzie to nie jest zbyt jakoś tak normalne, nie wstydzę się tak strasznie nagrywać. Przed chwilą zeszłam do takiego parczku, ponieważ przychodził jeden pan i wlazłby mi w kadr od tyłu, a tutaj nie wolno nagrywać ludzi. Znaczy, jak się przypadkiem trafią, to pół biedy, ale jeżeli kogoś się celowo nagra, na przykład kilkukrotnie czy coś, to jest to niedozwolone. Także staram się unikać takich sytuacji. Jak ktoś mi przypadkiem wejdzie w kadr na ułamek sekundy twarzą, no to spoko, ale jakbym, wiecie, tak szła i na przykład 30 sekund gadała z panem z tyłu, to byłoby średnio. Dobra, idę kupić bilet. Widzimy się później przy jakichś innych czynnościach. Jestem już w domu, wszystko się udało załatwić, tutaj mamy bilet, koleja była dramatyczna, ale jest, a teraz przygotowuję się już powoli do jedzenia i przed wyjściem po ten bilet wypiłam chlorofil klasycznie, teraz tutaj już mam kolagen, który zaraz będę piła, później zjem sobie jeszcze probiotyki, ponieważ jestem po antybiotykoterapii i teraz naprawdę pilnuję tych probiotyków i zjadam ich całkiem sporo. A tu jeszcze jest coś, o czym Wam chciałam powiedzieć. To jest serial, który mnie ostatnio wciągnął, nazywa się O mnie się nie martw, odkryłam go niedawno, jestem dopiero na początku drugiego sezonu, bo no po prostu nie zdążyłam nadrobić wszystkich, które są, a jest ich chyba z 8 czy coś takiego. Ma tę zaletę, że jest dostępny na VOD za darmo legalnie również dla osób, które mieszkają za granicą, więc polecam Wam zajrzeć. No i taki głupkowaty, ale fajny, dobry jak na serial. Dobra, wypijam moją szklanicę, zjadam moje probiotyki i będziemy coś tam jeść, a my widzimy się później. Śniadanko jeszcze ciepłe. Jest
jesteśmy właśnie w Genewie i jako mistrzowie optymalizacji chcemy wykorzystać te bilety, w zasadzie jeden bilet dzienny na maksa i zaplanowaliśmy, że po Genewie pojedziemy sobie wzdłuż Jeziora Genewskiego do Montreux. Z Montreux, żeby wrócić do St. Gallen, i tak trzeba jechać przez Lozannę, więc wstąpimy jeszcze na dosłownie chwilkę do Lozanny i później wrócimy do St. Gallen. Dotarliśmy właśnie do Lozanny i to już będzie ostatni punkt dzisiejszej wycieczki, ale jeszcze czeka nas zwiedzanie tutaj, a potem 3 godziny 15 minut w pociągu, także jeszcze troszeczkę dnia przed nami. Jest już kolejny dzień, właśnie wróciliśmy z zakupów z Niemiec, wielkich zakupów, jak tutaj widzicie, mamy tutaj dwie części. I ja nagrywam właśnie zestawienie zakupowe, które będzie innym filmem, nie będzie tutaj we vlogu, ale będziecie też mogli spokojnie to wszystko zobaczyć. Lodówka jest wypchana po brzegi, zamrażalnik mniej więcej też. Kto mnie już jakiś czas ogląda, ten wie, że pełna lodówka i taki właśnie widok oznaczają nic innego, jak tylko to, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Nasz dzisiejszy obiad prezentuje się tak i zrobiłam go oczywiście z wykorzystaniem rzeczy, które właśnie kupiliśmy, z taką mieszanką sałat. Kindziuk jest akurat jeszcze z Polski. Tutaj mamy też ser dzisiaj kupiony, pomidorki, cebulkę, figi suszone i orzechy włoskie. A ja do sałatki zrobiłam taki dressing, on jest akurat w słoiczku po jakimś tam miodzie, ale to jest dressing zrobiony z octu balsamicznego, soku z cytryny, oliwy z oliwek, soli, pieprzu i ociupeńki po prostu miodu, bo ocet balsamiczny jest dość słodkawy, ale tu dodałam cytryny, więc odrobinkę miodu jeszcze tutaj też dodałam. No i idziemy jeść. Czas najwyższy zrobić sobie pazury i wybiorę dzisiaj chyba jakiś taki neutralny kolor, jeszcze nie wiem który, ale prawdopodobnie jakiś taki albo taki, ponieważ mam różne spotkania przed sobą, na których nie chcę świecić długimi i ciemnymi pazurami jednocześnie. Chciałam Wam powiedzieć jeszcze o tych lakierach OPI. Ja będąc w Szczecinie, jak chodzę na paznokcie czasami, to właśnie chodzę do takiego punktu, gdzie używają OPI i naprawdę zakochałam się w nich, ponieważ one tak niesamowicie błyszczą i są kompletnie niepodatne na jakiekolwiek zarysowania, że stwierdziłam, że muszę sobie kupić, mimo że naprawdę są dużo droższe od semilaków. No i niestety popełniłam babola roku, ponieważ kupiłam sobie bazę i top. Kupiłam też kolor, który okazał się być kolorem transparentnym, także beznadziejnie zrobiłam, no ale nieważne. Można je spokojnie mieszać z semilakami, ale nie kupiłam sobie tego płynu wyrównującego pH, znaczy zmieniającego pH i niestety jak sobie to zrobię, to za 2 dni odchodzi całym płatem, więc czekam na ten płyn cały czas i myślę, że będzie już dobrze, więc dzisiaj OPI nie użyję. Użyję totalnych resztek semilaka, mam nadzieję, że coś się w tej bazie i topie da wygrzebać.
I chciałam dzisiaj przetestować też pierwszy raz te cążki do skórek, które kupiłam na iHerb, także zobaczymy, jak się sprawdzą. Ja zabieram się do roboty. Paznokcie zrobione, cążki sprawdziły się bardzo dobrze, także jestem z nich zadowolona. A teraz robię takie zdrowe słodycze, ponieważ idziemy dzisiaj do kolegi i chcę po prostu takie zabrać ze sobą. Mamy tutaj też mieszankę wawelską, ale oprócz tego chcę coś zdrowego. I mam zamiar zrobić różnego rodzaju owoce suszone. Mam tutaj niesiarkowane morele, śliwki, figi i daktyle świeże, nadziewane różnymi masłami orzechowymi. I tutaj mam masło kokosowe z iHerb, masło fistaszkowe z dodatkiem kakao, masło pistacjowe też z iHerb i masło takie z Biedronki, orzechowe z kawałkami orzeszków, także zaraz będę nadziewała i potem lecimy. I gotowe. Morele suszone są z masłem kokosowym, figi z masłem fistaszkowym, daktyle z masłem pistacjowym i śliwki z masłem fistaszkowym z dodatkiem kakao. W dzisiejszym vlogu to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście kciukujcie. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!